Spodziewaliście się, że Zorya strzeli wam aż 2 gole na Łazienkowskiej? Widzieliśmy, że to jest dobry zespół, może nie spodziewaliśmy się, że ten wynik dzisiaj będzie tak wysoki. Rzeczywiście 2 stałe fragmenty gry, 2 bramki. Myślę, że to takiego czegoś nie możemy dopuszczać, a to są nasze błędy, które oni wykorzystali i przez to wkłada się niepotrzebna nerwowość. W tym roku Legia może być tak samo mocna jak rok temu w Europie, czy możemy oczekiwać trochę mniej lub więcej? Myślę, że my z każdym spotkaniem, z każdym treningiem chcemy podnosić swoje umiejętności, a jeżeli mamy okazję pograć w Europie, to chcemy grać przynajmniej tak dobrze jak w zeszłym sezonie, bo naprawdę było dobrze, to wyglądało w Europie. Chcemy awansować, nieważne co jak, nieważne, nie liczy się styl, nie liczy się wszystko, liczą się wyniki, bo taka jest, że takie są realia. W Europie chcemy wygrywać, zdobywać punkty i awansować do dalszej części rozgrywek, ale nie możemy zapominać również o Pucharze Polski i o Ekstraklasie, bo to są rzeczy, które mogą nam dać Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie, a to są nasze marzenia. Rok temu był podział między tymi różnymi rozgrywkami. W tym roku trener powiedział, że na przykład ty będziesz grał w Lidze Europy, a Łukasz Broś w Lidze. Na początku Łukasz grał w Lidze Europy, ja grałem w Lidze. To jest rywalizacja. Myślę, że to jest decyzja trenera, kto będzie grał. Łukasz robi wszystko, żeby grać. Ja robię wszystko, żeby grać. Każde kolejne spotkanie jest dla nas sprawdzianem i mam okazję do podnoszenia swoich umiejętności, a na koniec i tak trener zadecyduje, kto gra. Jutro jakieś specjalne życzenia na losowaniu, czy nic takiego? Nie. Myślę, że chcemy się... Najlepiej unikać dalekich wyjazdów, bo wiadomo, że te podróże męczą, podróże są nieprzyjemne, ale zobaczymy, na kogo trafimy, ja nie mam swoich specjalnych typów.